Cześć, witam. Dziś muszę się z Wami podzielić wiadomością o pewnym odkryciu. Jest to odkrycie nazwiska wśród pisarzy polskich kryminałów. Nazwiska gorącego, bardzo interesującego, tak jak i jego książki. Jest to Mariusz M. Lemberg. Pierwszy raz usłyszałam to nazwisko, kiedy wypożyczyłam jego książkę pod tytułem Patron. No i muszę Wam powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Takiego kryminału, tak krwawego, mrocznego, okrutnego, dawno już nie czytałam. I kryminału osadzonego w niecodziennej scenerii. W scenerii klasztoru. Klasztoru, który od ponad 700 lat mieści się we wsi Stary Brud. W Starym Brodzie jest właśnie klasztor, w którym dokonywane są zbrodnie. Czy nie pobrzmiewa Wam echo imienia Róży Umberto Eco? Bo mnie pobrzmiewa. I to bardzo. Otóż te zbrodnie dokonywane w tym klasztorze i poza nim na braciach zakonnych są bardzo okrutne. Jednemu bowiem obcięto głowę, inny został ugotowany, jeszcze innego darto ze skóry, kogoś ukrzyżowano, a więc zbrodnie są bardzo okrutne, tajemnicze, niesamowite. Śledztwo prowadzą trzy osoby. Jest to śledztwo prowadzone zimą, a więc tym bardziej sceneria czy też atmosfera okrucieństwa jest przytłaczająca. Jak już powiedziałam, trzy osoby prowadzą śledztwo z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Jest to inspektor Witczak, zdiagnozowany schizofrenik. Jest to aspirantka Cynowska, zdiagnozowana lesbijka w ciąży, a ta ciąża jest wynikiem gwałtu. I jest to sierżant Tymański, sfrustrowany i pokręcony ojciec dwóch rodzin, pokręcony. Nie będę Wam tłumaczyła tego pokręcenia. I to właśnie oni prowadzą tę sprawę klasztorną, której nadają nazwę Patron, ale jednocześnie prowadzą drugą sprawę o nazwie Kolekcjoner, o jakimś świrze, który wykrada nie z krematoriów, tylko z, no tam gdzie się zwłoki przechowuje, z prosektorium, znowu Andrzej mi pomógł, z prosektorium zwłoki kobiet i je bezcześci w sposób okrutny. W pewnym momencie obie sprawy się zazębiają, czyli sprawa patrona i sprawa kolekcjonera. Obie są krwawe i wymagają natychmiastowego wyjaśnienia. A tymczasem sprawy prywatne naszych policjantów się niesamowicie wikłają, co się przekłada również na prowadzone sprawy. Jestem pod ogromnym wrażeniem Patrona. Wyczytałam, że autor napisał jeszcze dwie książki. Jeszcze dwie książki, zaraz tylko muszę okulary sobie nałożyć. Zasługa nocy, to była jego pierwsza książka, a teraz na półkach jest Mennica. Ponoć równie krwawe i równie niesamowite, równie osadzone w takim właśnie czarnym i tajemniczym charakterze. Ja sobie powiedziałam, że ten kryminał jest tak mroczny, jak mroczne były katakumby klasztoru w Starym Brodzie. Polecam, polecam, polecam tym, którzy lubią takie klimaty, a na pewno się nie zawiedziecie. Ja będę śledziła karierę Mariusza Lemberga i oczywiście zamierzam przeczytać dwie pozostałe książki, które napisał. Dziękuję. Zapraszam na mój kolejny film.